Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, nazywam się Radek, a dzisiaj będziemy sobie grać w taką nietypową gierkę, ona nazywa się Umurangi Generation. Jest to gra, w której wcielimy się w fotografa, więc jest to taka nietypowa giereczka. Zaczniemy sobie od tutoriala, żeby lepiej zrozumieć, co tak naprawdę w ogóle trzeba robić. Jak widzicie, bardzo specyficzny styl graficzny. Kia ora, witamy w Umurangi Generation, ja cię będę uczył podstaw fotografii. Przynajmniej jeżeli chodzi o tę grę. Okej, okay. Czy nauczysz się czegoś o fotografii? Zanim zaczniemy, czy grałeś kiedykolwiek wcześniej w FPS-y? No, zdarzyło mi się. No to kontrola jest praktycznie taka sama. Po prostu idź i strzelaj. No dobra, tutaj widzę, że tutorial jest taki bardzo in your face, bym powiedział. Od razu wrzucone wszystkie interakcje na F, flashbox na F. Spojrzenie z kamery, to jeszcze tylko włączę wiatraczek, żeby troszkę chłodniej się zrobiło. Fokus na shifcie, zoom, QE, żeby się pochylić, zdjęcie robimy tym. Dobra, to i tak zapomnę, jakby nie ma problemu. A jak z tego? Z pacją wychodzimy, okej. Okay. Dobra, w tej grze będziesz oceniany za trzy rzeczy, jeżeli chodzi o twoje fotografie. Nie będziesz oceniany za to, co jest dobrym lub niedobrym zdjęciem. Ponieważ wszyscy tutaj jesteśmy artystami tak naprawdę, a sztuka jest subiektywna. Żeby uczynić rzeczy zabawnymi, będziesz oceniany na podstawie trzech cy. No oczywiście po polsku to nie przyjdzie tak dobrze, ale kolor, zawartość i kompozycja. No, prawie, jakbym powiedział content, to byłoby prawie 3K, kolor, content, kompozycja. Dobra, pierwsze to jest kolor. Kolor jest oceniany na zasadzie tego, jak wiele koloru masz w swoim zdjęciu. Jeśli coś nie jest zbyt kolorowe, to wciąż jest ok. Takie zdjęcie wtedy jest, takie można powiedzieć, atmosferyczne. Drugie C to content i w tym przypadku będziemy oceniani na zasadzie tego, co jest na naszym zdjęciu. Jeśli mamy trochę tam dziwnych, nudnych rzeczy, to wciąż w porządku. Ale jeśli masz jakieś ekscytujące rzeczy, to które nie pokazują się zbyt często na świecie na przykład, to jest jeszcze lepiej. Dobra, jest tylko jedna rzecz, której nigdy nie powinieneś robić zdjęć. Niebieskim butelkom. Ha? Te rzeczy są znane jako portugalscy ludzie wojny? Zrozumiesz, dlaczego tak jest, kiedy zagrasz grę, ale na ten moment pamiętaj, żeby nie robić zdjęć z tymi butelkami. Okej. Okay. Co to kompozycja? Kompozycja to jest sposób, w jaki bierzesz, a właściwie robisz zdjęcie. To oznacza, jakie używasz soczewek, jak wielu ludzi jest w twoim zdjęciu i tak dalej. To są te trzy C właśnie. Pamiętaj o nich, kiedy robisz zdjęcie, a następnie zajmiemy się nagrodami za zdjęcia. Musisz wykonać wszystkie, musisz zdobyć właściwie wszystkie nagrody, zanim dostarczysz przesyłkę. Dostarczenie tej przesyłki przerzuci cię do kolejnego etapu, do kolejnego terenu. Taka nagroda oznacza robienie zdjęcia z pewnymi rzeczami, które znajdą się na tym zdjęciu. Może oznaczać również zdjęcie przy użyciu odpowiedniej soczewki albo odpowiedniego dystansu. Na ten przykład, jeśli widzisz taki symbol, oznacza to, że musisz zrobić zdjęcie z bliska. Praktycznie stojąc na tej rzeczy. No to jest lupa, tak? My jesteśmy w stanie to zrozumieć. Jest 7 symboli, musimy je pamiętać. Mamy tak, coś z bliska, coś co jest bliskie, powiedzmy, ale nie tak totalnie, bardzo daleko, standardowe soczewki, telefoto, szeroki kąt i fisheye. Dobra, mam nadzieję, że tam będzie jakieś wytłumaczenie przy każdej z tych rzeczy w trakcie gry, bo i tak to zapomnimy. Jeśli nie ma żadnego symbolu obok tego, co masz zrobić zdjęcie, to po prostu możesz zrobić sobie jak chcesz. Rozumiesz to? Jak najbardziej. No i spoko, bo to łatwe. Są też bonusowe zadania do wykonania. Tego typu zadania zapewnią ci dodatkowe przedmioty, które pozwolą ci odkryć i odblokować pełne swojego kreatywnego potencjału. Takimi zadaniami są na przykład znaleźć wszystkie kanistry z filmem, odtworzyć pocztówkę, zrobić zdjęcie twoich ziomeczków, zdobyć pewną ilość pieniędzy, czy dostarczyć przesyłkę na czas. No i to właściwie wszystko. Herrera. To oznacza do zobaczenia wkrótce. No to herrera w takim wypadku. Skądkolwiek jest wzięty ten zwrot. Dobra, no to co? Zobaczmy sobie tylko na opcję, tak w miarę z ciekawości. Przygościnimy może troszeczkę, a co? Ale poza tym zostawimy wszystko tak jak jest. Dobra, wybieramy poziom. Wybieramy poziom, mamy cały jeden do wyboru. Widok na Mauao. Czy my jesteśmy na Hawajach, czy coś takiego? Jakieś tak mi się te teksty
nazwy kojarzą. Nie jestem oczywiście pewien, ale zobaczmy. O, okej, okay. Mamy taki aparacik. Zobaczmy, co tutaj będziemy mogli robić. No, okej. Okay. Na escape'ie zobaczymy wszystkie bounties, tak? Mamy zrobić zdjęcie z bliska dwóm markerom. Union Jack, słowo mix. Kamera, która jest jednorazowa, 7 ptaków, góry i 2 boomboxy. No dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To może po kolei. Najpierw zróbmy dwa markery, może nie dwa markery, bo w sumie nawet nie wiem, co tu jest rozumiane jako marker. Tak naprawdę. Okej. Okay. Na pewno mieliśmy jakieś górze. O, teraz ptaki, tak? Ale mają być naraz w jednym ujęciu, bo tutaj jest trochę tych ptaków. Czy to zostanie zaliczone jako... Na przykład zrobię teraz zdjęcie i widzę, że mogę się różnymi filtrami pobawić. Balance koloru. Uuu, możemy zrobić taki trochę futurystyczny. Dobra, finish. I co? Moody Action Standard Landscape. Okej, okay, ale czy to mi uznaje na przykład, że część ptaków zrobiłem? Nie, musi być 7 na tym zdjęciu ptaków, tak? Oj, wpadłem do wody. To jest pingwin w ogóle. To jest dopiero nietypowe. Czy mogę trochę oddalić? O, mogę fokus zmienić, ale ja bym nie chciał, żeby to było... Może zróbmy takie, o, takie typowe zdjęcie. Trochę zwiększymy exposure. O, i coś takiego. Detailed standard portrait. No ale jakieś pieniążki dostajemy, tak? Za każde takie zdjęcie, co ciekawe. Tylko jak tutaj sobie siedzi. Mamy boombox, a mają być chyba dwa. O, są dwa boomboxy, możemy je zmieścić. Zrobimy takie zdjęcie. O, proszę bardzo, zwiększymy trochę color tint i color balance, ale tym razem zrobimy takie bardziej popołudniowe, jak gdyby. Proszę bardzo, dwa boomboxy zrobione. Nawet trochę pieniążków. O! Coś się dzieje, ale absolutnie nie wiem co. Szkoda, bo chciałem temu zrobić zdjęcie. No dobra, co tutaj jeszcze możemy zrobić? Taki trzeci boombox swoją drogą. Sprawdźmy. Dwa markery i Union Jack. Union Jack. O, czy to jest ta góra, której mieliśmy zrobić zdjęcie? Czy tutaj mogę na to wskoczyć? Może lepiej nie jednak. O. Ale jakbym złapał ją w ten sposób. No okej. Okay. Musimy poprawić trochę ostrość. Nie wiem, czy to mi uzna się za tą górę. O. Ja to robię dziwne zdjęcie, ale mountain mamy zaliczone. No dobra. Idziemy w takim wypadku. Dalej. Czy ja nie mogę skakać w tej grze? To mi... Nie no, mogę skakać w tej grze, okej. Okay. To teraz co? Teraz 7 ptaków, kurna. Jak 7 ptaków zrobimy zdjęcie 7 ptakom? Przecież to jest jakieś nieporozumienie. Jak to mamy zrobić? O, zaraz. Na pewno mieliśmy jakieś graffiti, tak? Słowo mix miało być w graffiti na pewno. Okej, okay, czy mam tutaj gdzieś mix? Zaraz. Czy... A co to jest? No, troszkę ostrość jest all over the place. Musimy to... O, nie możemy tego... Zaraz. E? A, to jest kusanie, okej. Okay. Możemy sobie zoomować i zrobimy pyk. Nie, może tym razem tak delikatnie tylko dodamy. O. Standard landscape. No dobra. Niech będzie. Ja wciąż nie wiem, czym do końca są markery tutaj. Czy ja to mogę chyba nie. Bardzo minimalistyczny styl graficzny swoją drogą, ale nawet sympatyczne to jest. Okej, okay, nie. A to jest co? Ten ptak jest tutaj idealnie ułożony, tylko ostrość musimy poprawić. O kurde, to jest super zdjęcie, to mi się podoba. Proszę, minimalist cały czas, jestem najwyraźniej... a to? To nie jest co prawda... gołąb, ale sam meza. Okej. Okay. Nie wiem czemu to robię, mówiąc, nikt mi tego nie kazał robić, ale... Dobra, skupmy się na zadaniach, które mamy. Disposable camera. Dobra. Szukajmy sobie... Ja też szukam przy okazji słowa mix. Gdzieś tutaj. Bałem się, że tutaj... mamy dodatkowy filmik, super. Jeszcze takich 9 jest w tej grze. Ciekawe gdzie. To jest dobre pytanie, bo ja absolutnie nie mam pojęcia. Tutaj jest kolejne. Super, mamy 2 na 9. Chyba nie mamy tutaj niczego na czas. Nie musimy... O, tu jest disposable camera. Tylko musimy znowu pobawić się z ostrością tego zdjęcia. Tak jest zdecydowanie za mocno. A jakbyśmy... Bałem się, że w ten sposób to nam nie wyjdzie. Zaraz. O! Jakbyśmy tak zrobili i trochę tylko ostrość
Garnelli. Proszę bardzo. Mamy disposable kamera. Możemy jeszcze porobić kolejne zdjątka. O, tutaj też coś jest, jest film kolejny. Czyli mamy już trzy w tym momencie, dobra. Tutaj z boku coś ciekawego znajdziemy? Raczej nie. Dobra, szkoda, że nie możemy biegać, bo z chęcią bym biegał. Mało view. To jest w ogóle fajne graffiti tutaj. O, o! Już się przestraszyłem, że spadłem. Jest z tego budynku, Chryste. Stresujące. Po lewej u góry mamy w ogóle licznik, bo jeżeli po niżej 10 minut się wyrobimy, to dostaniemy jeszcze nagrodę. Mi jakoś bardzo nie zależy na tej nagrodzie, więc nie będę tutaj tego na siłę próbował osiągnąć. Ale, ale jak ktoś lubi, że tak powiem, o takie rzeczy dbać, to jak najbardziej może próbować osiągnąć daną rzecz w odpowiednim czasie. Positive yellow. Positive yellow? Może tak, powiedzmy, że yellow. Mnie też zastanawia, czy mamy jakieś ograniczenie w kontekście naszych zdjęć. Chyba nie. Nie, tak mi się wydaje. A master... Marker! Chyba, że to jest taki marker. O Jezus Chrystus. Okej, okay, trochę mnie wyrzuciło w powietrze. Chyba, że o to chodzi w markerach. Nie, raczej nie. Chyba, że mają być konkretnie dwa markery. To w takim wypadku... A, tam są trzy? Teraz. O, nie mogę zrobić? A dlaczego? Czyżby mi się skończyła klisza? O, teraz są dwa markery, proszę bardzo. Dobra, a to nie jest uznawane za marker. Ja to w końcu... Called by the light of the day, the nameless mountain who is dragged to the ocean. Nie ma tutaj słowa mix, więc nam nie pomoże. Ej, koleś, zmień pozę, o właśnie. Może inaczej, może nie przesadzaj jednak. Teraz się tutaj staniemy z tyłu. Musi do dobrej pozycji. O, teraz. Zobaczcie, jak ona na niego patrzy. Ona wie, że coś jest nie tak z tym kolesiem. A tak naprawdę to mamy standard trio. Mamy trójkę ludzi zrobionych. Zdjęcie no, zawsze spoko. Tutaj też robimy. Generalnie to mi się wydaje, że jakby ktoś się uparł, to mógłby biegać po prostu w tej grze i... Ej, pingwin. Robić zdjęcie jak uwalony. Okej, okay, stój. Dziękuję, w końcu. No dobra. Commonwealth Paints. Tam jest też, kurczę, kamera. A to już jej nie potrzebujemy. Podejdźmy tutaj. Też za bardzo nie ma... Union Jack, to jest pytanie. Gdzie my Union Jacka znajdziemy? Tutaj na nich koszulkach nie ma żadnych Union Jacków. Co to w ogóle ma na głowie? Czy to są... A, są takie do włosów, żeby je trzymały w odpowiedni sposób. Się zastanawiałem, czy to jakieś flicze uszka nie są. Tutaj wejdziemy. Tutaj jeszcze chyba nie byliśmy. Spray, ale to nie jest w żadnym wypadku. A może ten Union Jack jest po prostu poza budynkiem, w sensie... To jest po prostu UN. Emergency Lockdown Protective Barricades, ok. O, z tą jedną mewą takie urokliwe ujęcie. Dobra. No, zaczynają się robić na czerwono te zdjęcia. Nie wiem, czy to oznacza, że już wytnudzili naszymi... O! To te... O! Co to było? Przerzuciło nas tam nagle. Jak to się stało? Ja chcę jeszcze raz, żeby nas tak przerzuciło. Byliśmy nagle tam w powietrzu. Jak to się wydarzyło? Ja bym chciał znowu tam wylądować. Okej. Okay. Nikki was here, też tam nie mówi niczego za bardzo w tym konkretnym kontekście. Tutaj sobie możemy jeszcze zrobić takie fajne zdjątko. Tak, bo pieniążki nam spadają. Już widzę, że nasi, jak ktokolwiek kupuje nasze zdjęcia, już ma takie, nie no ziomek, robisz cały czas te same fotki, tak nie może być. Także dobrze, odpuścimy te minimalistyczne ujęcia. Property of the United Nations. No dobra.
Tam na dole? Nie wiem, czy tutaj byliśmy? Nie, byliśmy, ale... Nie wiem, czy mógłbym wypaść. Nie chcę do końca, ale... Też byłoby to jakieś wyjście z sytuacji. To nie jest mix. Chyba nie możemy też otworzyć. Dobra. Nie znajdujemy też za bardzo tych rolek w sumie. Mamy 4 rolki filmu. A ich technicznie powinno być więcej. Więc to jest interesujące. Wskoczymy sobie jeszcze tutaj. O, proszę bardzo, uda mi się do góry tutaj wyskoczyć. Jumping puzzle takie trochę. A, tylko to teraz. A, to znika jak to, no to najadę. Naszym aparatem. Wydaje mi się, jak to jest ustawione, kurde, bo normalnie bym... No i cholera. A do pudełka możemy wejść? Nie. Ojojoj. To nie powinno być Moody. Dokładnie, bo jest Colorful, a Colorful nie robiliśmy za dużo. Było powiedziane tam o zdjęciach. Więc nomen omen. To się nam może przydać. Co tam jeszcze raz? Union Jack. A wciąż 7 ptakom nie zrobiliśmy zdjęcie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jakby się tak dobrze wycofać, to byłoby... Tylko czy jesteśmy w stanie tak daleko się odsunąć? I przy okazji mieć ich wszystkich w ujęciu. Właśnie. To jest ten problem, że... O! Jest 7, raz, 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jeden jest co prawda trochę zasłonięty, ale prawie się udało złapać wszystkie. No dobra, to jest zrobione. Słowo mix, Union Jack i 2 markery. Znowuż markery. Moody wciąż. Co tam nie łapie? Podejdziemy sobie jeszcze. Ktoś klika przez cały czas, ale to chyba nie jest. O! Patrzymy, czy tam nie ma słowa mix napisanego gdzieś. A może na którejś z tych kaset będzie mix? Shut up, 90s garbage. Właśnie o tym nie pomyślałem, a jest taka szansa przecież. Tylko trzeba by się przyjrzeć. O, coś mi zaliczyło. Czyżby uznało mi markery w tym momencie? Tak, co to było ich 4. Nie wiem, czemu mi wcześniej nie uznało w takim razie markerów. Tu jest jeszcze kolejny film, co ciekawe. Był trochę ukryty, ale był tam. Czyli zostaje nam Union Jack i zostaje nam... Co? Zostaje nam słowo mix. No dobra, poszukajmy tego mixa. Ja już myślę, że to będzie na którejś z tych płytek. A właściwie to nie są płytki tak naprawdę. To są kasety w sumie. Dobra. Bo ja myślałem o markerach w kontekście znaczników, a nie markerów. I dlatego tak się zastanawiałem nad tym. Commonwealth Paints, to mi nic nie daje niestety. To jest też po prostu marker. A, może mi nie uznało, bo miały być z bliska zrobione na przykład. Dlatego mi tego nie uznało. To by było możliwe w gruncie rzeczy. Dobra. Patrzcie, jak udało się finalnie to znaleźć. Maximum... jakieś butelki gdzieś poleciały. Maximum penalty. Czy tu jest coś ze słowem mix? Oddalmy się trochę. Nie. Tutaj nie ma nic ze słowem mix. O, a tutaj będzie może mix? Ojej. Zaraz. Garbage, czyli też nie. 90s garbage nie jest tym, czego szukamy. Tutaj też nie. Czyli to jest taka też trochę gra w poszukiwanie tak naprawdę tych rzeczy. I jak ktoś nie jest spostrzegawczy, i tak jak ja na przykład, może mu trochę na tym zejść. Exit nas nie interesuje. Dobra, ale wcześniej udało nam się wbiec na takie fajne miejsce. Ja bym tam chciał wbiec znowu. Tam do góry, gdzie byliśmy w pewnym momencie.
bo myślę, że to by nam mogło dużo pomóc. Tu są te deseczki. Znaczy deseczki to nie są deseczki, jest po prostu... A może? Zaryzykujmy. O. Film kolejny. No super, tutaj fajnie nam wyszło. Musieliśmy troszkę wyżej. I co teraz? Dalej możemy iść? Okej. Okay. Tu raczej nie jest mix. Ale warto było sprawdzić. Dobra. Idziemy dalej. Okej. Okay. Jest coś czerwonego. Union Jack. Patrzę, czy gdzieś na budynkach tak naprawdę nie ma tego Jacka wymalowanego. Ale chyba nie. O, my siódmy film. Świetnie. Te mewy są takie odważne, nie odczuwają się potem, jak do nich podchodzę. Okej. Okay. Zrobimy coś tak pro forma tylko. Zastanawiam się, czy nam się nie skończy klisza teraz. O, pewnie, że tu jesteśmy. Co to robi tak naprawdę? Bo jesteśmy tutaj, ale... możemy z tym jakąś interakcję podjąć. Widzę, że jest symbol po prawej u dołu, ale co on oznacza tak naprawdę? Fajny film canister, recreated the postcard, photo of your friends, parcel delivered on time, no. O, zaraz. Objectives, option, dobra. Świetnie, mamy wyjaśnienia dotyczącego tego, czym jest to tutaj konkretne zjawisko, fenomen zielonych kółeczek. A ja sobie wyjdę tutaj i popatrzę jeszcze raz na świat. Moi drodzy, Umurangi to bardzo, bardzo ciekawa gra, aczkolwiek może cierpieć na lekki syndrom takiego, co teraz? Bo na przykład, no ja niestety jestem chyba za mało spostrzegawczy, żeby odnaleźć słowo mix i żeby odnaleźć Union Jacka. I no, w związku z tym nie, chyba nie będę w stanie progresować dalej. Na szczęście to wideo było zamierzone i tak jako jeden tylko filmik z tej gry, nie jako seria, więc nie muszę się tym za bardzo przejmować. No ale zakładam, że może istnieją momenty, kiedy trzeba by... skonsultować się nawet z internetem w pewnych kwestiach, na przykład teraz, gdzie znajdziemy to słówko mix, żeby nie spędzać tutaj godzin dużych, długich czasu szukając tych rzeczy. Zrobimy jeszcze naszej ekipie zdjęcie. Proszę bardzo. To nas absolutnie nie boli. O, spadliśmy przy okazji. Tego absolutnie też nie rozumiemy, co to oznacza. Możemy sobie kucnąć ewentualnie. No, ale co to tak naprawdę jest? Nie wiadomo. Moi drodzy, Umurangi to bardzo ciekawa gra. Myślę, że dla tych z was, którzy mają zacięcie fotograficzne, na pewno się spodoba. Ja w stosunku do niej zachowuję ostrożne podejście i traktuję to bardziej jako ciekawostkę niż jakąś taką grę, w którą bym chciał grać przez długie godziny. Wydaje mi się sympatyczna, aczkolwiek raczej nie będzie jedną z gier, do których będę jakoś ogromnie wracał i próbował przechodzić ze wszystkich sił. Bym natomiast z tego, co gdzieś tam przeczytałem, że nie jest ta gra zbyt długa. Jeżeli macie takie podejście, że chcecie sobie porobić jakieś ładne zdjęcie w takim dosyć charakterystycznym jednak art stylu, to na pewno Umurangi wam się spodoba. Z mojej strony dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Zapraszam do komentowania. Powiedzcie, gdzie był ten cholerny mix? I spadłem. Gdzie był ten cholerny mix, którego przegapiłem? I gdzie był ten cholerny Union Jack? Bo zakładam, że gdzieś go w trakcie rozgrywki mogliście zauważyć, a ja go absolutnie pominąłem. Jestem tego przekonany. Dzięki ślicznie za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się niedługo na kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Hej!